Cześć, witam Was w kolejnej części serii Analiza projektowa kryptowalut, w której to wytłumaczę Wam, czego możecie się dowiedzieć z serwisu HackerOne. Materiał ten jest elementem wyjaśniającym, z jakich zasobów będziemy korzystać w celu analizowania tego, co dzieje się w kodzie źródłowym danego projektu związanego z kryptowalutami i w jaki sposób może to wpłynąć na jego dalszy rozwój. HackerOne. Serwis ten jest zewnętrzną usługą typu bug bounty, dzięki której entuzjaści danego projektu mogą go analizować pod kątem bezpieczeństwa, czyli wyszukiwać luk i błędów w oprogramowaniu. Jest to bardzo ciekawa inicjatywa danej organizacji, gdyż mając na celu ciągłe ulepszanie i poprawianie projektu, oferują oni nagrody przyznawane za pośrednictwem tego portalu osobom, którym uda się znaleźć błąd w zabezpieczeniach. A różne projekty prowadzą swój program Bug Bounty w różny sposób, jednak jest parę wspólnych cech tych programów, takich jak określenie, co można testować, a czego nie można. Na przykład zdecydowana większość tego typu programów nie pozwala na testowanie projektów atakami DDoS. Jakiego typu błędy w jakich projektach będą rozpatrywane, czyli co założyciele projektu, jego właściciele biorą pod uwagę, a jakie błędy ich po prostu nie interesują. Oraz jaka jest wartość nagrody za konkretne błędy. Przyjrzyjmy się pokrótce dwóm przykładowym programom Bug Bounty ze świata kryptowalut. Pierwszy z nich jest to Bug Bounty projektu Chainlink. Jak widzimy, został on uruchomiony w maju tego roku. Do tej pory zgłoszono i zatwierdzono 28 raportów, gdzie średnia wartość nagrody oscylowała pomiędzy 150 a 250 dolarów. Z ciekawych rzeczy widzimy tutaj, jakiego typu błędy w jaki sposób są wyceniane w tym projekcie. Widzimy, że za znalezienie krytycznego błędu w głównym kodzie źródłowym projektu Chainlink pomysłodawcy są gotowi zapłacić nawet 2000 dolarów. Średni czas odpowiedzi zespołu odpowiedzialnego za program Bug Bounty na tym serwisie również jest widoczny tutaj. Możemy się dowiedzieć, ile do tej pory organizacja wypłaciła osobom, które znalazły błędy w tym projekcie. Podziękowania dla hackerów. Szeroki opis tego, na co właściciele projektu się zgadzają, na co się nie zgadzają, by testować. Zasady przyłączania do programu. W zależności błędy, jakiego typu ich interesują, jakiego ich typu nie interesują. I tym podobne bardzo ciekawe rzeczy. Kolejny projekt, który również posiada Bug Bounty na portalu HackerOne, to projekt Monero. Program uruchomiony w sierpniu 2017 roku. Ponownie również widzimy opis tego, na co właściciele się zgadzają, na co się nie zgadzają, jakiego typu błędy ich interesują, jakiego typu błędy ich tutaj nie interesują. Zakładka Activity pokazuje nam błędy zgłoszone i opisane w programie oraz odpowiednio otagowane przez zespół deweloperski odpowiedzialny za prowadzenie tego projektu. Podsumowanie. Zdecydowanie warto od czasu do czasu prześledzić ten serwis pod kątem projektu, który nas interesuje. Czasami znalezienie poważnego błędu w projekcie wiąże się z jego obniżeniem wartości. Tak jak tutaj na przykładzie artykułu z serwisu Cointelegraph opisującego jeden z błędów znalezionych w projekcie Monero, który powodował możliwość wytwarzania fałszywych tokenów tego projektu i przesyłanie ich na giełdę. W tym odcinku to wszystko. Dziękuję za poświęcony czas. Jeśli macie jakieś pytania, bardzo proszę o pozostawienie w komentarzach.
Cześć.